Cześć, witajcie. Tutaj Frodo wraz z Deseo. Hejka. I Zadek Renifera. Dubsko. Po prostu. Za Reniferkiem widzę, że jest śnieżynka. Tak, kolejny dzień naszego customu. Jesteście? Tak. Jesteście. Za kiedy? Za gdzie? Za Reniferami? Za Reniferami jest śnieżynka. Ale ja zauważyłam, bo myśmy jeden przycisk zrobili ostatnio, ale tu jest więcej tych przycisków. Ty gadasz. A ja wiesz, co zauważyłem przy montażu? No bo, a może pewnie widzowie pisali, ale no, my to niestety już nagraliśmy troszkę wcześniej. Odnośnie tego, że, bo Desełko dała mi oczywiście nieraz save'a i ja mam jej strój. Ach. Czujesz? No, ja przy montażu dopiero to zauważyłem. Czemu ja mam spodnie w ogóle? Przecież ja sobie kurde. Wybrałem ten. No, szkoda. No tak. Także tylko w pierwszym odcinku o mam... O mój Boże. No. Ale zawsze możesz przejść do tego momentu. Co nie? Odpalić sobie nasze nagranie. Ej, to są trzy przyciski, nie wierzę. Ja mam na razie w drugi. W ogóle coś mnie kuźwa bierze, słuchajcie, was pewnie też, co? Powiedzcie. Nie, że... no możesz sobie przejść, wiesz, tym strojem do tego momentu, co nagrywamy. Nie, no już przecież nie będziemy cisnąć. No strój jak strój, ładnie wszystko. No ale przynajmniej pokazałeś go. Tak, pokazałem. Ale ja o tym nawet nie pomyślałam. Ale wiesz, no... Kuźwa. Zapis daje czadu. Ty mówiłeś, że jakiś badyl kuźwa gdzieś tutaj powiedział. Słuchaj, tu ja jest tylko mam... Badyl. Ja tylko mam trzy, tak? Trzy przyciski? I tak, teraz i tak. Jest... I czy jest taki badyl, ty mówiłeś, tak? Na tą rampę, tak? Jest badyl. Jest badyl, masz rację. A to tym endem, czy czym? Jakim endem? Czym shiftem? Czemu? Nie. Nie, jak to na to robi? Tak, do góry. I... Tu jest śnieżynka, bo widzę. Przy tych zasrańcach jest śnieżka. No, przy zasrańcach. Gdzie są obsrańce? No, u góry. Tu można iść dalej. Gdzie jeszcze? I tu też można iść dalej. Słuchaj, masz muzykę tak głośno, że tak powiem? W sensie słychać tam... Nie, ale... No właśnie, bo tak ona jest taka przyjemna, ale ta nuta, ale kurde, mam ją tak przyciszoną. Cholera. Ja muszę sobie ją podgłośnić jeszcze bardziej. Ona jest taka... Wiesz, o co chodzi? Santa Santa, no nie? Którą poszłaś w stronę później od tych? No właśnie nie wiem, w którą iść. Nie wiem, w którą iść. No co, na lewo? W sensie, jak od ten? Jak patrzę w stronę ptaków, czy... Tak. Patrzę w stronę ptaków, idę na lewo. Tak. No. No to dobra, to wiesz tam. Co, tak sobie oglądałam to nasze, jak montowałam. No ja tak tylko, wiesz, zobaczyłem, że... No patrz, oglądałam to i tak stwierdzam, że robimy to strasznie chaotycznie, w sensie tam, tak? Gdzie już otworzyliśmy te pomieszczenia, no bo tak, uważam, że tam, gdzie otworzyliśmy pomieszczenia, tak naprawdę powinniśmy wejść i to robić, a my cały czas jesteśmy na zewnątrz i zbieramy te rzeczy, bo tak naprawdę no bo otworzyliśmy sobie u jednej wróżki. Zębuszki. No tak, tak, tylko że to jest takie, wiesz, powiem ci... No ciężkie, ja wiem. No ciężkie, no. No to tam rozumiem, że mamy ze sprinta przeskoczyć, tak? No. Jeżeli słyszycie u mnie pralkę, sorry. Pranie się kręci. Ja to po prostu... No nie poradzę nic. Nie. Idę tutaj na taki daszek, coś tam, rożek. I taki rożek, taki. Taki rożulek. I tutaj jakiś balkon. I co on mi tu daje? I co tutaj jest? Tu do góry? Rożek, balkon. No i co? Ale, że niby co? I co, no tak jakby nie rozumiem, to na balkon, tak sobie jest? Balkon? Może na ten, na daszek i teraz tak, wiesz o co chodzi, jakby przeskoczyć tą barierkę. Na tą barierkę. Coś takiego. Dobra, no jestem tu. No. Ale szczerze mówiąc, ja się nie. Troszkę pogubiłam. Przestań. Ja jeszcze nie. No do prezentu nas to generalnie kieruje. A no, wiedziałem, że mi barierka po prostu zawsze będzie przeszkadzać. Nie wiem, czy to ma sprinta znowu skoczyć? A tak, ze sprinta. Aha, a co ja robię? Czemu z tego się męczę? Już tu można. Tam jeszcze będzie można. Jezus, cycek mnie zaswędził. No, to są sprawy bardzo ważne. Oczywiście, cycki swędzące. Cycki swędzące. To nie jest tak, że wiesz... że tutaj o. O, a tu to cycki są... swędzące. Ważne sprawy, Boże. Nurtujące nas przed świętami. Jezus, tam. Gdzie teraz? No ja zdobyłam prezent. No prezent. I w sumie co? I co? Tyle? I tyle?
Bo tu byliśmy, tu ten dzwon. No to wypadałoby teraz pójść. No to po tej drabince tam teraz zejść, tak? Z powrotem i w tą drugą mańkę, w tak? W tą drugą mańkę, gdzie te pidżiny tam były. No, no, no. To było tam pidżiny? No pidżin. Pidżin? Pidżin. Pidżin. A mogę tu na ten balkon? A co tutaj ten balkon? Aha, to jest drabina. No tak, bo ja chciałam po tej drabince wejść, ale ona była za wysoko, więc to jest do powrotu jakby. No, no widzisz, takie ma, takie pidżiny. No dawaj pidżyna. Wiecie, no co dobra. Bije przed świętami, takie świąteczne. Czekam, atmosfera. Śnieżynka, ja już ją widzę z daleka. Śnieżynka, a prezent jakiś daleko. No i, to jest ten dźwig, ej. No kurde, powiem ci. A poszłaś, ale tam jest dalej, tu. Ale tam jest dalej ten podest, co żeśmy sobie otworzyli. A jak pójdziemy, gdzie mamy iść? Ale to nie jest ten. Czy coś pidżyny mają? Czy idziemy najpierw po drabince po śnieżynkę, bo później tutaj jak pójdziemy, będziemy skakać. No nie, to ja idę najpierw po tej drabince po śnieżynkę. Po śnieżynkę, drabince, no. Dobra. Drabinkowa śnieżynka. Bo tam dalej widzę znowu ta druga kładka. Jest no dalej nie? Prezent tam, da się tam tak przeskoczyć, żeby... Tak właśnie wiem i do tej kładki to tam widzę dalej skakane są chorągiewki znowu na wietrze. Tęczowe zresztą. Tak. No i czekaj, czy ja tu mogę wejść wyżej? Nie, po prostu muszę zejść z tego. Możesz się już puścić, pozwalam ci. Słuchaj, to co, poszłaś po ten prezent? Właśnie chcę zobaczyć, czy ona się wróci, jak ja tam wskoczę. To nie jest takie proste. Nie, to nie będzie takie proste. Chyba to nie z tej mańki, wiesz? Nie. No, nie kombinujemy. Dobra, to idziemy autor. Teraz tam na tamtą główienko, tak? No, biegniemy z rozbiegu tam, nie? Raz, muszę sobie dwa, zrobić na trzy. Trzy, ja też. Raz. Dwa. Ale to jest dobry patent ten, który był w tutorialu, wiesz, to na trzy. No nawet co, nawet nie wiedziałem, że to tak działa, nie? Że... No ale to było w tutorialu, nie? Tak, że tak, trzy tak, razy ale... odskoczy do tyłu. Ja też nie. Sam fakt tego, no nie, no. Że to tak... Obe srołki. Obe srołki. Tutaj są. Ale idziemy przez te obe srołki tu? Jak to idzie? No chyba tak, bo... Aha, bo tu jest dalej daszek, a tu można zjechać? Tak. Tu no zjechała właśnie, ja też zjechałem, tak. Tak w sumie... Tak z dupy. Trypnęła się dziwnie. No i na ten dźwig, czy tutaj na tą... Właśnie się na ten prezent. Na dźwig. Nie, ja bym poszedł po prezent najpierw. Ja idę po prezent też. No powiem ci, że jesteśmy tak naprawdę skupieni tylko na tych prezentach, no na tak, zbieraniu. Powinniśmy mieć urozmaicenie takie, że powinniśmy faktycznie, jak tam otworzyliśmy sobie bibliotekę, powinniśmy iść. Otworzyliśmy sobie za te 15 tak. Prezentów, powinniśmy iść. I by było, a tak to cały czas się, to może być takie, wiesz, monotonne, że cały czas jedno i to samo zbieramy. O to chodzi. Mieliśmy sobie to urozmaicić. Tylko teraz ja nie wiem, nie rozumiem. Z tego na tą linę da radę? No tak, no jestem na linie. Aha, i biorę prezent. No ale ej, Lara, przechodzisz koło prezentu i go nie bierzesz. A tam taka śnieżynka jest jeszcze, widzisz ją? Gdzie? No to przy ścianie tu. Słuchajcie, to jestem ślepa. Gdzie jest śnieżynka? Wiesz co, no tak ona w powietrzu jest, widzisz ją? Może przez ten daszek byśmy przeszli? Tutaj jak bierzesz prezent... Nie? Widzisz ją? Tak. To daszkiem? Da radę daszkiem? Czy oni nie dadzą nam, bo tu jest rożek? Daszkowy rożek? Da radę? Teraz sobie tak da właśnie radę. Myślę. Da radę przez ten rożkowy daszek? Tak, 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 tak. Idę no właśnie. To super. Tylko nie wiem, czy jak teraz spadnę, to czy zbiorę. Nie wiem, jakby to zrobić. Czy to po prostu najlepiej na ten daszek tutaj? I zjechać i wtedy skoczyć. Ja bym na pewno zjechała. Noż, kurde, nie wziąłem. Mm-hmm. Bo trzeba, wiesz co, może bardziej wykręcić. Wzięłam. Mm-hmm. No. To może byśmy ruszyli dupę, na Ruszmy. Przykład tam ten skrót do tego wyciągu w końcu, co masz otwarty. Może po kolei dzięki byśmy to tobie. Robili, co? Dzięki tobie mam. A czekaj, jak stąd wyjść teraz? No tutaj przez ten zjazd, tak? Przy wózku widłowym. Bo to jest ten, w którym nie potrafiliśmy tutaj wyjść wcześniej.
To jest ta druga strona. Patrzę jeszcze się tutaj, czy tutaj nie ma żadnych śnieżek, ale no chyba nie. Dobra, to zjeżdżamy, tak? No ale czekaj, tutaj obok wózka widłowego co? Do tej jaskini? No zjeżdżasz. No to... tak, bo byliśmy tu, tylko właśnie tam nie mogliśmy od tamtej strony wejść. Ach, to jest ta strona. Dobra, a, widzisz. Tak, tak. To co? Szukamy tego naszego wyciągu przy tej śnieżynce. Szukamy naszym wyznacznikiem. Może jest śnieżynka. Ta baba. Śnieżynka. To nie tak. W tą Mańkę, to na pewno nie w tą. Idę na prawo, bo mamy skrót. Tak. Kamera tak, się tam robi. Gdzie ten klocek i ten nieszczęsny daszek, który uwielbiasz. Tak, tak. No i na co? Na ten klocek? Chyba tak, wyjdziemy tędy? Wyjdziemy tędy, nie? To specjalnie tak. Jest zrobione, żeby... Tak, i tam teraz trzeba na takie, na tych cegłach jest takie... A, ja widzę. Widzisz tą szpareczkę. Ona mi tu zjechała, Franca jedna. No jak to? Dobra, jestem. Wykręciłam se. Dobra, to idymy, co to było? Tutaj będzie gdzieś ten skrót. Ona zaraz tylko powinna być tutaj, ta śnieżynka. Ona będzie śnieżynka, znaczy, i ci pokażę, gdzie jest skrót. Za śnieżynkę idziemy. Masz ją? Czekaj, jeszcze nie. Bałwany. Że najpierw ja to w ogóle znajdę, zanim będę ci... A tak, wiem gdzie. Masz ją, przechodź przez nią. Tak. Na prawo odbij. Na prawo. Jest zamarznięta fontanna z białym drzewem. Tak. I białe to takie drzewo i tu jest otwarty ten skrót. No, ja miałem to zamknięte. Dobra, czyli to jest skrócik. Ale jaja. A gdzie ten przycisk był tutaj? No zobacz, jest. Jak wyjdziesz, no jest. Nie, w ogóle go nie... Nie wyczaiłem. Dobra. I tutaj się idzie schodami do góry. A później po tym pójdziemy sobie tam, gdzie otworzyliśmy wróżka, tylko ja nie pamiętam, gdzie to było. Jeszcze była biblioteka, tak? Biblioteka otwarta, tym takim mieczem otwieraliśmy sobie i tak, wróżka. Tak. Ja myślę, żeby sobie po prostu zacząć urozmaicać tą rozgrywkę. Mhm. Tak zróbmy. Idziemy na dźwig, tak? Tak. Tu ja myślę, że było tylko coś do zebrania, jakaś pierda taka, tylko no... Ty już tam nie mogłeś wrócić. A ja chyba to zebrałam, kurde. Aha. Kuźwa, ja to chyba zebrałam, ale pójdę razem z tobą. Ale tutaj powiem ci, że tu jeszcze jakiś taki... U góry jest prezent, ale to na razie się chyba tam nie... O, zaczyna się płacić. Nie. O, ostatnio jest taki bardzo... Jaki jest? A tu dalej można skakać. No jest... No właśnie taki. Jest taki, żeby go tylko głaskać. Żeby go tylko głaskać, smyrać. No właśnie. Słyszysz to, prawda? Tak. Dobra, wziąłem prezent. Co jeszcze wzięłaś? Apteczkę. No, u bezrańców apteczka. No i tu widzę, że za dźwig można skoczyć. Za dźwig można skoczyć. Chyba będę musiała mu dać takie zasuszone żeberko, coś mi się zdaje, żeby dobrze, mu dać. Dobrze, to musimy... Ale to za chwilę, ale to za chwilkę. Na razie idę daszkiem zobaczyć. Zobaczymy, jak długo będzie jeszcze mnie stalkerował. No bo tam na górze jest tak. Prezent, tak? Tego nie wzięłaś na dźwigu. Tak, nie, no to... O tym mówimy. Nie. Dobrze. I tutaj dalej, jak się dochodzi tym dachem, to myśmy tu byli. Ja wiem, co to jest. To tego na razie nie zrobimy. Kojarzę. To teraz jeszcze na drugą stronę dachu może. Na drugą stronę dachu, Desełko, chce iść tam, gdzie dźwignia gdzieś? Teraz tą Mańkę? Co tam, Desełko? A nie. Nie. Ona tak brzydko skacze. Brzydko skaczesz. A poszłaś na ten taki mostek sobie? Nad takimi tymi posążkami? Gdzie sobie poszłaś, powiedz mi? Tak tu, o tu, gdzie... Tak, chciałbyś, Grzesiu. Grzesiu, to się tak nie da. Autor dobrze to przewidział. No jak dla mnie, to tu już nic nie ma. Tak? Nie, a nie można? No bo tam dalej, jak pójdziesz po tym dachu, to my już tam byliśmy od tych wyskoczni, od tych trampolin i tam się wyżej na ten dach nie da przecież wejść. No tak, nie da się, tylko wiesz co, chciałem na ten mostek taki, który jakby tak na drugą stronę jakby, jak jestem na tym daszku a właśnie. Tam byś chciał, a czemu byś tam bo tam jest chciał? Dźwignia, widzę, czerwona i tak? Prezent. No pokaż kurde, to. Jak tam się... A może by tak...
Może by tak gdzieś pojechać z tego miasta, z tego domu. Ano jest, ale to ja nie wiem, czy to się tak dostanie. No właśnie na ten mostek, nie? Nie? Może być ciężko. No wiesz co, spadam piętro niżej jakby. Na mostek, no teraz to już może być ciężko. Ciężko, nie? Ciężko? Myślę, że może być ciężko. A na ten dźwig nie można na górę? Naprawdę? O! Czekaj, a nie, myślałem. A może by tak... A może by tego zrobić, słuchajcie. A to my jesteśmy znowu o tych piździelców. Na tych łyżwach. Chciała być po drugiej stronie, zejść sobie bezpiecznie tam, gdzie wchodziliśmy przy dźwigu. Da się tu jakoś z powrotem bezpiecznie, czy ja znowu muszę po tym manki? Jak to wygląda? Czy ja muszę znowu po tym manki? Chyba tak. Wracam się... A nie wrócę się. Czyli to jest tak zrobione, żeby tutaj nie ten... A tam będziemy zjeżdżać. No to może od obesrańców na daszek? Spróbuję. Ze sprinta. Ta. O, no. I nawet z niego nie zjeżdżam. Niestety. Larencja nasza. Dobra, ja jestem na samym dole. Chciałabym poszukać tych naszych dwóch punktów. Jeden, który otworzyliśmy, to było takie coś ala kościołowe. Nie wiem, co to było. Tą wróżulką. Sorry, że zrzuciłem pralkę. Boże, ja powinienem teraz zrobić nie przerwę. Słyszę, wiem, ale ona mi się nagrywa. Zróbmy przerwę. Tak, zróbmy przerwę. Ja za chwilę będziemy. Otworzyłam. Za chwilę będziemy, no. No. No to ten, ja bym musiał jakoś zejść na dół, tak? Ty mówisz bezpiecznie. Tak, jakbym chciała znaleźć tą bibliotekę. Ty pamiętasz, gdzie to było? To było to na łąd, tak? Tak. Właśnie, a tu jest taka wróżka też, tutaj niedaleko tej śnieżynki, którą... Mam tylko supermarket gdzieś widzę, ale kurde, nie mogę jeszcze zejść. Chciałbym taki kościół jest, że można do niego wejść. Nie wiem, spadłem gdzieś. Tu byłem? Byliśmy. Gdzie myśmy to... Ja bym chciała tej biblioteki, skoro ją otworzyliśmy. A ja to bym chciał zejść bezpiecznie na dół. O, tu prezent. Znaczy, tu jest jeszcze apteczka. Nie zauważyłem na dole. Aha. A tutaj można wejść po śnieżynkę. O. Pamiętasz, wiesz co? Pamiętasz takie klocki, co tutaj skakaliśmy niedaleko tej śnieżynki? No te takie... No. Na ziemi takie, tak? Tak. Obok tych klocków jest taki bałwan. Pokaż. Da się tu wskoczyć do góry, bo widzę po śnieżynkę. To ja idę jak tam. Już jesteśmy. Ja wiem, że mieliśmy nie szukać śnieżynek, ale jak już jesteśmy... Obok jest taki no to... bałwan. Aha, tutaj widzę, taka rampa. No i dałoby się. I nawet widzę, że za barierkę da się wejść dalej. No i widzisz. A to widzisz takie rzeczy. No jak już jest po drodze, no to co? To trzeba, nie? Myśmy się nie skupiać, nie? Ale co? Ale cicho. Cicho tam. No ale czemu się nie złapałaś tej flagi, ty? Ty. Kto ci zabronił chytać się tej flagi? No teraz mi ją przeskoczyła, no ja nie wierzę. Jak ja mam do niej doskoczyć? No ale masz tą śnieżynkę? Ja bym chciała do flagi doskoczyć, żeby zabrać śnieżynkę. Aha. No i co, i potem idziesz tutaj, chcesz iść tą barierką dalej, jakby? Ja, dobra, bo ja dalej nie ogarniam niestety sprinta na tym. No, ja go nie umiem, Grzesiek. Tego sprinta? Ale tutaj niby, przepraszam, gdzie mielibyśmy? No nie, ja nie, nie, słuchajcie, sorry, ale ja nie potrafię. Prawie ile razy jeszcze będę to robić. Dobra, mam to. Ale ja bym jeszcze chciała za tą barierkę wejść, co? No właśnie, co? Idę też. No i tutaj jest kolejna flaga. I na daszek trzeba skoczyć. Poszli do biblioteki. No poszli do biblioteki, no widzicie? My to jesteśmy. Są ważniejsze rzeczy. Biblioteka. Flagi tęczowe na przykład. O. No i mam prezent, dobra. No ale, ale jak to? No jakoś tak. Wyszło.
Zawsze ty. Aha, bo tu jest dobra flaga znowu. Tak, tak, do góry. Musisz tam się dostać na ten daszek. Ale dalej słyszę te prezenty. Boże, no flagi też słyszę. Tam byliśmy. To fajnie, wiesz co, rozejrzeć się. Nie, bo ja tą bibliotekę, no, Grzesiu. Wiem. Tak z góry jeszcze sobie tutaj, wiesz, patrzę, bo tak ładnie tutaj to wszystko widać. Jeszcze na przykład są takie obesrańce tam przy kominie. Da się tutaj gdzieś jeszcze skoczyć? Może tu coś jeszcze gdzieś jest? Dobra, ja sobie tak skoczę, żeby ona zjechała ewentualnie. Na którym kominie? Tu coś... Jest śnieżynka, widzę to! Poczekaj, Lout. Słyszę, ale nie za bardzo. Wiesz co, jakby od tego prezentu... Aha, tu. Tu trzeba by było zjechać, tak? Do tyłu. Aha. Tak? Czy nie tak? Tam, tak. Gdzie są gołębie? Chyba tam, gdzie wzięliśmy prezent. Nie. Tu, gdzie wzięliśmy prezent, odskoczyć do tyłu po rampie. Tu, gdzie wziąłeś prezent, w tym samym miejscu. Mhm. Tylko sobie nie mogę trafić. Ale tu są gołębie, to tu gdzieś? Nie, no ale gołębie są... Gdzie wziąłeś prezent? No właśnie tu, gdzie gołębie no to, są? No to stoisz tu, gdzie wziąłeś prezent i tu masz zjechać, dokładnie tu. No, zjechać za barierką. Ale, aha, dobra, widzę chyba. To no, jest takie okno dobra, tam, to. Tak? Takie tak, okno. Wzięłam. Mhm, wzięłam. Mhm. No bo słyszę to cały czas i tak, wiesz, no, zastanawiam wzięłam, się gdzie. Wzięłam. Dobra, ja koniec dyskusji, ja chcę bibliotekę. Koniec dyskusji, ale... Koniec dyskusji. Ej, może tutaj, przez ten przesmyk. Tak, 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 mam to. Mam to, znalazłam. Ci powiem. Ci powiem. Nie rozumiem. Zjeżdżam na dół po daszku, tak? A no tam i jest tym duża... takim cheatem, nie? Aha, bo ty od razu takim cheatem chcesz zrobić. Dobra. No nie, no jakby wiszę tymi rączkami. Kurde. No kumasz bazę, nie? Wiem. No. Jak tu zejdziesz, to ja ci powiem, bo to jest zaraz tutaj, jest to auto i było wejście do kanałów i to będzie tutaj. No, już mi od razu ciszej, a nie tak coś mi tutaj... Ta... No. I teraz gdzie Dobra. Jeszcze chcesz? Masz autko, tak? Masz autko. No idziemy do biblioteki, bo już wiem, gdzie jest. Masz autko z wejściem do kanałów, tak? Tak. No i tu były te drzwi z tą wróżką, z których w ogóle wyszliśmy początek tak. levelu. Jak patrzysz się w stronę tej wróżki, to na lewo jest taki przesmyk. Na lewo? Nie na prawo Jak czasem? Patrzysz się na wróżkę. Jak patrzę się na wróżkę, dobra, no jest. To na lewo jest przesmyk. Mam. Tu były te bezsensowne kominy. Tutaj na pewno szło się do tej biblioteki, bo ja już nie wiem. Znaczy kojarzę ten przesmyk. Tak, 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 tak. A co tutaj takie na dole? A nie, to... No chyba gdzieś tu była ta biblioteka, zaraz mnie szlak trafi. Nie wiem, jestem nagle... O, czekaj, tu jeszcze. Tak, coś. Jest ta biblioteka. No. Library. Mhm. Chodzimy? Tu była ta czasówka nieszczęsna. Aha, i tutaj library. Mhm. Może. Teraz coś mam za głośno, teraz mam coś, tą nutkę. Dobra. I co? Aha, tu jest zamknięte. O! Find your way through the library maze to obtain art of archery. Okej, okay, czyli ja tu zapisuję, tak? Oni kazali. Bo tu bow jest pokazane, my go dostaniemy. O mój Boże. Ciśnij. Ale to... Use... Co to oznacza? Bo to jest na przykład use the pulleys to attain there. Aha, czyli musimy sobie po prostu tutaj jakby drogę zrobić, tak? Poprzez... poprzez przesuwanie dźwigni, tak? Ale tutaj ile jest tych dźwigni? Nie wiem. Tu jest na przykład dźwignia. Aha, dobra. Boże, jaki ona ma łeb. Czy ty to widzisz? Nie, bo ja tak, ale trzeba jeszcze widzę. Prezenty. Ja to z góry widzę, więc ja to tak nie ten... Czyli co, to niebieską, tak? No niebieską, bo tutaj nic nie widzę więcej innego. Idę do zielonej, nie? Prezent trzeba by było, to na środku trzeba się pewnie będzie dostać. A ty masz cały czas z góry kamerę? Tak, tak. Ja myślę, że to na tym polega. Nie, no tak to byśmy, to było zbyt... Można by było się nieźle... No i idę potem do czerwonej, tak? No tak patrzę, jak jest otwarta, to chyba tak. Ale, czy możemy iść jeszcze do jakiejś innej? Wydaje mi się, że nie. Nie, tylko do czerwonej. No ale...
Czekajcie, tędy. Dojdziesz. Aha, i to mi się takie coś teraz zrobiło. No ale... No niby... No to teraz... Bez sensu? Znaczy tak. Do żółtej chyba teraz, tak? Tak jak sobie patrzę. Dobrze, czy tak. Nie? Tylko, że trzeba uważać, bo tu można wyjść po prostu chyba, tak? Exitem, czy nie? Ale właśnie ten exit wydaje mi się, że jest zamknięty. Masz biblioteczkę zamkniętą. Aha, czyli chodzi o to, że tutaj można przejść obok tego. Idę do żółtej. Idę do żółtej. Aha. No czekaj, muszę sobie wiadomo, że chodzi o to, czyli że... do, nie wiem, fioletowa teraz? Tak? Będzie chyba tak. Chyba tak. Obijam się tu jak debil. A generalnie zapisujesz na przykład tutaj, czy nie? Chociaż... Nie wiem, czy fioletowa... Zapisuję, tak. Tylko, że wiesz co... Ale ta fioletowa taka jakby tam bardziej na różowa dole. Różowa taka. No taka nie, fioletowa. Nie różowa. Wiem, różowa o co ci chodzi. Nie, taka, wydaje mi się, taka, że fioletowa. Mocno fioletowa, tak. Bo cały czas, wiesz co, różowa ma ta taka właśnie jasna, to ona nas doprowadzi do prezentu. Musimy sobie otworzyć najpierw to. Okay. Kurde, a ja tu przejdę? Aha, tędy. No to teraz idziemy do tej różowej, tak? Idziemy do różowej, no bo trzeba ten prezent wziąć, nie? Jezus, jak ja się tu obijam. Ale czekaj. No ja mam to popieprzone teraz. Czemu? Ja nie mogę dojść do tej różowej. Którędy tutaj wejść do różowej? Do różowej było od razu otwarte, tylko wiesz co mi teraz się nie podoba? Teraz już jest tak popieprzone, jak zrobiłam różową. Znaczy nie, jak zrobiłem fioletową, to nie mogę różową. Jak zrobiłaś różową? Nie, to jak zrobiłam fioletową, to mi się otworzyło do różowej. Może tu? Aha, dobrze, tu. No bo to tak nie za bardzo tylko, widać. Że teraz mam problem. Żeby dostać się do prezentu? Tak, bo chyba trzeba będzie jeszcze raz, no, czekaj, chyba którą? Jeszcze raz trzeba będzie czerwone. Mówisz? Pokaż. No ja jeszcze przed tym zapiszę, bo czerwone jest teraz przyblokowane. Bo nie mam dostępu do czerwonego teraz, a był. Ja sobie to zapiszę na innym slocie po prostu. Weź jeszcze raz przepchaj ten czerwony. Tak. Mhm. Czyli jeszcze raz czerwony i nam się otwiera do prezentu. Dobrze, wiesz? Dobrze. Dobra, wzięłam ten prezent. Ja się tak obijam tutaj o tę ścianę. Tylko teraz tak. Muszę pomyśleć. Aha. A to my mamy już do środka dostęp. Dobrze mówię? Znaczy, bo na środek mamy dostęp w ogóle. No i chyba o to chodziło, tak? Żeby coś stamtąd zabrać, czy jak? Jezus, jak ja się tu obijam. Biedna Lara tam pewnie żółbem. A co tu można dostać? A, tu trzeba, to jest dźwignia. Aha, i ona otwiera nam wyjście. Boże, no idźesz. Mam problem tu, wiesz, z chodzeniem. A nie, ja dojdę tam, czy nie dojdę? Nie, znowu musimy coś przestawić, żeby sobie zrobić przejście. Dlaczego nie dojdę? Którędy? Nie, no ja jestem w środku. Tak, w środku, tak, ale teraz musimy wyjść na exit, a exit mamy ale teraz... Ale co ja mam zrobić w środku? Ona cały czas... Dźwignię. Aha, okej. Okay. Teraz byśmy musieli znowu coś przestawić, nie wiem, niebieską? No to fioletowe jest zamknięte, no to ja bym zrobiła fioletową. No popatrz, do wyjścia, do exit fioletowe jest zamknięte, no tak? No tak, dobra. To machnęłabym fioletową. Czekaj, zapiszę, bo ja się boję, że to spieprzę. Dobrze. I jeszcze dali... Co, ja bym wziął jeszcze niebieską. Co mówisz? Patrzę sobie. No a różową? Bo tutaj przy różowej jest takie przejście różowe i niebieskie. Ja sobie spróbuję różową. Aha, jeśli teraz do różowej się nie dostaniesz. A pokaż niebieską. Weź niebieską. Czyli niebieską, tak? Czekaj.
nie? A nie, można najpierw różową? Czekaj, a mogę się teraz dostać. O mój Boże, mam zwykłą kamerę. O nie! Nie, ale dobra, jest okej. Okay. Dobra, to ja sobie wezmę najpierw różową. Tak zrobię, najpierw różową, a później fioletową. Aha, nie, bo się zamknęło. Nie, nie zamknęłam się. No i teraz co zrobię? Fioletkę. Najpierw róż, później fiolet. Czyli najpierw fiolet trzeba odtrącić z powrotem. Tak, i wyjdziesz. Mhm. Ja. Ale kamera była zacna, kuźwa. No tak, to trzeba przyznać, że... No i dobra, mam to wyjście i idę do Exita. Tak. Jezu Lara, wyjdziesz. Mój Boże. Jestem. No ale ten bow chciałabym dostać w nagrodę, tak? No chyba nie. Ja już chyba wiem. Pamiętasz ten taki sklep, co babka powiedziała, że musimy jakby udowodnić coś tam, ble, ble, ble? Może ona na tym podejście da nam bow. No a stąd coś zabraliśmy? Prezent. A, no to może... Aha, prezent tylko. Tak, ale to może być ten taki challenge, nie wiem jak to nazwać. W ogóle gdzieś my tu jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Wow. A za tą kurtyną zabrałaś prezent? Nie, gdzie masz za kurtyną? Był prezent za kurtyną? No jak się przycisk był. O mój Boże. Aha. Patrz, nie weszłabym tu. No. Ty to masz łeb. Jak sklep. A tutaj nie było nas jeszcze. No nie, nie, właśnie. Dużo ludziów tu. A tu jest śnieżynka od razu. Mogę tak ją wziąć z tych schodów? Ja już nie wiem, czy w końcu ja ją wzięłam, czy nie. Tą śnieżynkę? Tak. Chyba ją wzięłam. Na schodach, tak? Mhm. Znaczy ze schodów trzeba było no. I jeszcze coś gdzieś słyszę. Na górze jest prezent. Jak się dostać tak, na górę? Nie, nawet są dwa na górze prezenty. Tylko więcej. A tu? Na razie się tak rozglądawszyk. Śnieżynka jest jeszcze tutaj, nie? Wiesz, tutaj na schodach jakby, tak, nie? Dwie są w sumie. Masz to? Wyży? No tak, wyży. To idę tam. A tu? To może tu, słuchaj, stąd. Na drabinę taką wskakuję. Masz to? Tak jakby w połowie nie, schodów. Nie. Nie, jeszcze nie mam. W połowie schodów. Ale ja bym tak chciał... Gdzie ty masz w połowie schodów coś? Nie wiem, nie rozumiem. Jest jakiś przycisk. No jak to teraz? A może czekaj, może ze schodów trzeba będzie. No właśnie z tych schodów, jak mówisz, jak przycisk, to zobacz, jest tutaj na ścianie. Gdzie? Nie wiem, jestem ślepa. Nie widzę tego. Tak? Gdzie? No jak przycisk. Tak? No to co? Mówisz, że przycisk. No to teraz zejdź z tych schodów, to od razu widzisz drabina, jest taka na ukośnie. A to mówisz o drabinie, bo mówiłeś o drugiej śnieżynce, bo ja drugiej śnieżynki nie widzę. Prawda? A gdzie masz drugą śnieżynkę? To nie wiem, którą wzięłaś. No ja wzięłam tą zaraz, jak wchodziliśmy przy schodach. No to jest taki koleś na dole, tak? Taki koleś, ten muskularny. No to za jest nim. Jest jeszcze na takim za nim. Mostku. No, z tyłu za nim. Na mostku. Wziąłem a to ja nie mam żadnego kolesia, ja mam na mostku. Aha. No jestem. No właśnie a na to, mostku. No to za nim. A, to no, okej, okay, dobra, no. dobra. Dobra, wziąłem prezent z tej drabiny. Masz to? No nie, dopiero wziąłem śnieżynkę. Jak wyjść na drabinę? Na tam, gdzie przycisk. Aha. Czyli tam dało się wyjść wyżej, bo widziałam. No tak? Jest taka ten, jest taka drabinka. Ale tu już dalej. Tam to trzeba od tamtej strony chyba. Z rozbiegu. No i tutaj to chyba już nic więcej. Aha, tu trzeba zestrzelić. Już to widzę, żeby lina była. Widziałeś? No bo byłeś tu u góry, tak? Tak. A gdzie jak no pokazywali pomysł? Nam, kamerka było zbliżenie, żeby no tą takim z łuku liną strzelić. A tam jest, no. Ale my tego nie mamy jeszcze, tak? Nie. Sorry, ale ja nie wiem jak gdzieś tam wlazł. Nie wiem, ja chyba mam jakieś inne myślenie dzisiaj. Serio, nie wiem jak masz, sprinta tam dolatywałeś, czy jak? Nie, no po tej drabinie. Widzisz tą drabinę, ona się tak ciągnie wzdłuż tego
ściany całej. Masz to? Nie. Ja mam drabinę bardzo wysoko. Jak tam wejść? No ja mam całą ścianę drabiny. Nie, no to ja nie wiem, gdzie ty jesteś. To chyba jesteś w innym miejscu, tak mi się wydaje. Ja tu się nie dostanę, bo tutaj trzeba łukiem zrobić linę, więc mnie tutaj na pewno ja tu nie trafię. To może nie ta strona, ty jesteś po drugiej stronie chyba. Poczekaj, bo ja tutaj jestem teraz. Chyba gdzie ty... Ty poszedłeś tam, gdzie sobie otworzyłeś przyciskiem? Czy gdzie poszedłeś? Tak, no właśnie tu, no. A no to mnie tutaj nie było. No i tu masz całą ale to ścianę jest, drabiny. No jak? Nie. To jest wyjście. Ja nie rozumiem. Sorry, ale ja nie rozumiem. Gdzie ty masz drabinę? Jest przycisk i co? No... Nie wiem, jak stoisz do przycisku na przykład, nie? Twarzą. No to co? To się zroluj. I no schodzisz i na dół po schodkach. I na wprost masz całą ścianę drabiny. A to jest drabina? No. No mój bo... No ale no i co? No, ale no ona i co? Nie chce... No ale co? No ona się powinna chyba chycić tej drabiny. To jest znowu ten bug. No ja mam... Normalnie tam wlazła mi. No bo z tych schodów tak weź się... No dobra, tutaj to będziemy potrzebowali linę, żeby zabrać ale... ten prezent. Dobra. No lina, bo oni tam pokazywali, że lina. No. No tu mnie nie było z tej strony. Teraz dopiero mam to. A w życiu bym nie zauważyła, że to jest drabinka. Boże, jaka reklama Guerline. Dobra. No i tutaj to chyba wszystko, no bo co? Ten prezent później. Kurde, tylko weź później pamiętaj o tym, że on tu jest. No. A, Boże. Ona tu zejdzie bezpiecznie. Albo przynajmniej będzie udawała. A gdzie wychodzimy? A tu. Tak. No to ja bym chciała teraz znaleźć tą babę. A supermarket nie da rady, tak? Jeszcze? Za wcześnie? A ja nie wiem. Bo tu jest od razu wiem, że na pewno dało się, wróżka przyjęła 15 tych, czy 10, już nie pamiętam, tam do takiego kościółka. Ale to jest jakby nic. Chciałabym iść do tej baby, bo wiem, że na bank... Aha, że supermarket tu. No. Nie, ona chyba więcej. Ona chciała 20... więcej, nie? Ona chciała więcej? A nie, 20 chciała, ale to mówiliśmy, że robimy po kolei, bo było na dole, gdzie jest mniej. No to dobra, to gdzie ona jest? Ten kościół, na dół zejdź i jest kościół, która wróżka daje mniej, tylko że ja chcę iść po ten bowl, bo mamy włóczkę i możemy to zrobić. To teraz by trzeba było pójść do tej... Gdzie to ta kobieta do tej była? Baby, gdzie ta była? Otwórz sobie tylko tą wróżkę przejścia. Do ten katedry, kościół. Tak? No. Tak. Tylko trzeba znaleźć tą babkę, gdzie ona... Bo moglibyśmy się wrócić tym skrótem i sobie to zestrzelić i zabrać ten prezent, żeby już tego nie zostawiać na później. Tylko gdzie ta baba była? Ja to pamiętam, żeś ci to mówił. No tu jest. No i gdzie jest? No właśnie. Tutaj? Gdzie ta baba? Bo to by nam rozwiązało problem. Można by było to połączyć z tym bowlem, nie? Mhm. Tak. Już byśmy od razu wzięli ten prezent, bo się znowu później pogubimy z tym. Ja mam jakieś wrażenie, że to było gdzieś tu niedaleko. Bo i nie. Przechodzę obok Śnieżynki. Tak, ja też. Tu zaczynaliśmy. No ale to chyba nie było, chociaż tamtą mańkę tu... Wiesz, mamy skróty porobione, Tak, więc. Już generalnie jest tutaj... A słuchaj, aha, tu jest jeszcze jedna wróżka. Jezu, wiesz co, mam wrażenie, że... Wiesz co słyszę? No. Jak przechodziłem obok tej wróżki, chyba będzie jakaś gra znowu, taka semerket. Wiesz o co chodzi, te szachy takie. Tak? Tak, no jak się przekręcało, te takie, wiesz o co chodzi, te takie... Mm-hmm. No. Pionki, to tak słychać takie... Jezus, ja mam wrażenie, że to było tu gdzieś niedaleko, ten sklep. Może obok tych bałwanów tu? Kurde, wychodziliśmy z tą łopatą i tu mówiłeś, a tu nie może... Aha, tam aż z tą łopatą. Się tak wydawało. Nie, może ja coś pieprzę, wiesz, i to jest takie bardzo prawdopodobne. No, ja pójdę jeszcze tu, zobaczę, wiesz. Jezu, ale jak ja znajdę, to ci później tego... Nie, jestem przy tej katedrze. To później nie wytłumaczę tego. Gdzie to by, wiesz... Tu jest hotel. Idę teraz obok tego hotelu, gdzie zaczynaliśmy ten przez ten przesmyk, co mi dzisiaj no właśnie mówiłaś. Też przez ten przesmyk idę. No chyba ten. Dokładnie coś. Też idę przez ten przesmyk. Będziemy kończyć już.
Jutro sobie dokończymy, słuchajcie, jak chcecie. No my zaczniemy, ja myślę, przy tym wejściu tak, do tego sklepu. Tak, znajdziemy sobie to wejście do sklepu, żeby was już nie męczyć. No nie, bo tu dochodzimy tylko do tej biblioteki właśnie nieszczęsnej. Aha. Tutaj jest tylko biblioteka. Tak, tu nie ma dalszej drogi. No, także wiecie, o co chodzi. No. Jutro już będziemy sobie stać przy tym, przy tej babce, damy jej tą tak. włóczkę, może ona nam w końcu da ten dostrzelanie. Znaczy nie, ona powiedziała, że my mamy po prostu udowodnić prób, no jakieś takie no nasze pewnie, umiejętności. No to może o to no chodzi, to, to żeby... to pewnie to, ja tak, myślę, że ona... to o to chodziło. No na razie jestem przy tej śnieżynce. Śnieżynce. No, to do jutra. Dobra. Do jutra. Pa, pa. Pa.